Nankin to nie tylko miasto cesarskie i pierwsza stolica Republiki Chińskiej z 1911 roku, ale Nankin był również świadkiem ponurych wydarzeń związanych z okupacją japońską. W grudniu 1937 roku i styczniu 1938 cesarska armia japońska pod dowództwem generała Iwana Matsui dokonała jednej z największych zbrodni ludobójstwa. Przez 6 tygodni ścinano mieczami samurajskimi głowy jeńcom i ludności cywilnej, urządzając zawody, zakłuwano bagnetami, gwałcono kobiety i dziewczynki, zakopywano żywce w ziemi. Oto fragment książki Beijing, Nanjing, Shanghai, która opisuje zbrodnie z czasów okupacji japońskiej. Ludzi mordowano w ich domach, wywlekano na podwórka oraz ulice i tam dokonywano kaźni. Ofiary torturowano, wydłubywano im oczy, obcinano uszy i dłonie, wyrywano języki, wieszano w wymyślny sposób, gwałcono kobiety na oczach mężów, synów i braci. Tysiące z nich żołnierze zabierali ze sobą, wymieniali się nimi, a na koniec okaleczali i mordowali. Ciała pomordowanych wrzucano do Yangtze. Tę pamięć o miejscu kaźni i masowych grobów ma podtrzymać monumentalne Muzeum Masakry Nankińskiej, zbudowane w 1985 roku i powiększone 10 lat później. Japończycy starają się umniejszać swoje zbrodnie. Nigdy nie przeprosili narodu chińskiego, a w swoich podręcznikach do historii nie umieszczają tego wydarzenia, bądź je minimalizują. Liczba 300 tysięcy widnieje w wielu miejscach. Tu, w różnych językach świata, przypomina o liczbie ofiar. Obcięte głowy i dłonie z kolei mają przypominać okrucieństwa japońskich żołdaków. Pod tym obszernym placem znajduje się masowy grób ofiar masakry. Reliefy na ścianie przedstawiają cierpienia chińskiej ludności cywilnej i jeńców. Na ogromnej tablicy wyryte są nazwiska części osób pomordowanych. Część muzeum mieści się w podziemiach. Tu, w jednej ze sal, widnieją ludzkie szczątki w częściowo odkrytym masowym grobie.
Na dziedzińcu przed ścianą z czarnego marmuru płonie wieczny ogień. U wyjścia stoi pomnik matki trzymającej w ręku dziecko, a na cokole widnieje napis „Pokój”. Muzeum Masakry Nankińskiej wstrząsa, skłania do refleksji i zadumy. Pewnie dlatego przy wyjściu umieszczono tablicę z napisem „Czy zapamiętałeś?”. Dziś, jadąc przez szerokie ulice tonące w zieleni i podziwiając rozwój miasta, nie każdy turysta chiński, a przede wszystkim zagraniczny, pamięta o tamtych złych czasach, które nam, Polakom, też przypominają o 6 milionach naszych obywateli poległych w tej najstraszliwszej z wojen.